Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy pod Kołobrzegiem w ogrodach Hortulus w Dobrzycy i spacerujemy sobie po ogrodach tematycznych. Jak może się już zdążyliście zorientować, pierwszy ogród na trasie to jest ogród japoński i oczywiście będziemy wypatrywać bambusów. Bardzo fajne są te ogrody, dużo tu jest takich pomysłowych detali. Będę wam pokazywać wszystko. Znalazłam bambusy, zobaczcie. To jest jakaś sasa, ma bardzo duże liście. Fajnie jej tutaj w takim półcienistym miejscu, a z tyłu rośnie jakaś fargesja. Te fargesje tutaj z tyłu też pamiętam. Było wtedy, jak byliśmy chyba 2 albo 3 lata temu tutaj w ogrodach Hortulus. Bardzo, bardzo zielona, bardzo fajna. A tutaj chyba przeschła trochę. Z tego co pamiętam, to była fargesja Muriele Jumbo. Tutaj jest strzeżony taki ogród a la francuski. Zaraz wam pokażę, jeszcze jest do tego dodana na górze platforma widokowa. Nie wiem, czy ją będzie widać. Po to, żeby można sobie było ten ogród podziwiać z góry. O, te kamienie tam. To jest miejsce, z którego można patrzeć na ten ogród właśnie z góry. I tak to wygląda. Zobaczcie, ile pracy ze strzeżeniem. O, zobaczcie, a tutaj w ogrodzie zapachowym między różami i lawendą rośnie sobie eukaliptus. Też bardzo fajnie eukaliptus pachnie. Ten tutaj wygląda na to, że zimuje. Rośnie osadzony w ziemi. Puszcza też nowe listki, nowe pędy. Także myślę, że to na zimę zostaje. A to ogród chyba stylizowany na ogród Gaudiego. Z tymi kolorowymi mozaikami. Z agawami w dużych donicach. Otoczone takim żywopłotem, chyba z wiciokrzewu. Bardzo kolorowy. Ogród wodny z gunerą. Tam z tyłu ją zaraz zobaczycie. Są bambusy. To jest asaela. Tutaj jakieś takie mokradełko. Dużo figurek żab. Bambus to jest chyba Filostachys biseta, tak mi się wydaje, tak to wygląda. To jest okrywowy bambus, nieprzycinany, bo zobaczcie jaki on wielki urósł, myślę, że koło 1,5 metra. No i tak to tutaj wygląda. Przy ogrodach tematycznych od razu jest też szkółka roślin, to znaczy, że można sobie pooglądać. I jakie tutaj rośliny mają, bo to są też głównie te rośliny, które są wysadzone w owych ogrodach, więc można też zaopatrzyć się w różne sadzonki. Kilka egzotyków też jest, widziałam jakieś juki i palmy karłatki, eukaliptusów nie widziałam, ale może jeszcze się nie tak dokładnie przyglądałam, także od razu przy okazji odwiedzin można też się zaopatrzyć w roślinki. Warto je odwiedzić, teraz jest sporo ludzi, my przyjechaliśmy prawie na otwarcie, jest sierpień. Akurat wolny dzień, bo mamy 15 sierpnia w sobotę. Na pewno polecam przyjść tutaj właśnie w okolicy czasu otwarcia, bo im później, tym jest też więcej osób i trochę się trudniej tutaj poruszać, ale generalnie warto na pewno przyjechać.